Which was dialed in right here. This dialed in our launch time. This dialed in our preparatory launch command. The keyhole is right there. 12 feet away is the second keyhole where the commander has it. Delta 01, centrum dowodzenia. Weszliśmy do tego budynku. Od razu zapachniało latami 60. Masakra, taki zapach, no jak nie wiem, jak w Polsce się wchodziło kiedyś do jakiegoś starego domu kultury, na przykład takie, wiecie, nie wiem, w te fotele, na przykład przesiąknięte kurzem, czasem, nie wiem. Zjechaliśmy. Aha, w ogóle mieliśmy super szczęście, bo okazało się, że ja i Kasia mieliśmy bilet na drugą, a ty on miał na pierwszą. Nie wiem, jak to się stało, bo przecież kupowaliśmy w tym samym czasie i daliśmy na tą samą godzinę. No w każdym bądź razie dwie osoby nie przyszły, całe szczęście, i mogliśmy w trójkę jechać. Gdyby te dwie osoby przyszły, to jedna osoba musiałaby zostać w samochodzie. Więc udało nam się na szczęście zjechać całą trójką na dół. Winda bardzo mała, na kilka osób. Zjechaliśmy 30 feet pod ziemię, czy jakieś 10 metrów. No i tam było to centrum dowodzenia, do którego prowadziły drzwi, które ważyły 8 ton, czyli jak dwa duże słonie. No, grubość tych drzwi była ponad metr. No, takie masywne drzwi, stalowe oczywiście. No i później to centrum dowodzenia to taka mała kapsuła, w której przebywało dwóch żołnierzy przez 24 godziny. I ta kapsuła była zawieszona na takich czterech teleskopach, takich jakby amortyzatorach, nie? W razie gdyby było trzęsienie ziemi albo trzęsienie ziemi wywołane uderzeniem jakiegoś innego pocisku, prawda, który by spadł w okolicy, to żeby ta kapsuła trzymała jakby poziom, nie? I dookoła tej kapsuły by była taka ochronna bańka zrobiona z betonu o grubości 4 stóp, czyli jakieś, nie wiem, 1,20 m, uzbrojonego oczywiście. No i w środku były komputery, ubikacja, łóżko i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami się też zdarzało, że na przykład były trudne warunki atmosferyczne, jakaś zamieć albo nie wiem, albo tornado, i wtedy załoga, która miała 24-godzinną zmianę, musiała tam zostać, bo inna, która miała ją zmienić, nie mogła tam po prostu dojechać. Więc zdarzało się, że tam po prostu przebywali przez 2 czy 3 doby. A obecnie ten stron już jest oczywiście, znaczy to centrum dowodzenia już to nie jest używane i tam ono nie odpala się z niego żadnych rakiet, ale w razie potrzeby, gdy idzie jakiś tornado na przykład, to też można tam podjechać i schronić się pod ziemią. Z takich rozrywek, które tam mieli, no to czytanie książek, granie w szachy. Mieli telewizor, ale no wyobraźcie sobie, jak wyglądał telewizor w latach 60., taki strasznie malutki. I mieli oczywiście radio. Więc przez większość czasu oni sprawdzali sprzęt, czy wszystko działa. Patrzyli na te różne wskaźniki, no bo centrum dowodzenia miało pod sobą jakby 10 silosów. Więc jeśli się alarm włączył, no to oni tam wysłali jakiś patrol, żeby to sprawdzić, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Taka rakieta Minuteman 3 ma wysokość 18 metrów, waży 36 ton, zasięg około 10 tysięcy kilometrów i mogłaby lecieć z prędkością 7 km na sekundę. I pani powiedziała, że te rakiety, gdyby zostały wystrzelone, leciałyby nad terytorium Kanady, nad biegunem północnym i w ciągu 30 minut lub mniej mogłyby osiągnąć dowolny cel na terenie Rosji. Więc teraz już mówię sprawdzone informacje, które nam przekazała ta właśnie pani przewodnik. W czasach zimnej wojny tych podziemnych rakiet było 1000. W sześciu bazach one były rozlokowane. Teraz trzy bazy są jeszcze aktywne, te co mówiłem. Jedna właśnie w Dakocie Północnej, jedna w Montanie i jedna jest na granicy Wyoming, Colorado i Nebraska. I teraz jest tych pocisków 400. Wydaje się, że mało, ale wyobraźcie sobie, że każda taka rakieta Minuteman 3 może przenosić ładunek nuklearny o mocy 1,2 megatony. I pani powiedziała, że to jest ładunek 80 razy silniejszy niż ten, który został zrzucony na Hiroshima. 80 razy silniejszy. Jedziemy już na wschód, w kierunku domów. W końcu po tych 12 dniach jeżdżenia po górach, po Montanie, po Wyoming, wyjechaliśmy na wielkie równiny. Przed nami jest już płaski teren, autostrada prawie cały czas prosto. Na razie jedziemy ponad 300 km do miasteczka Mitchell. Być może zajedziemy tam do Corn Palace na chwileczkę. Jeszcze nie wiemy, co będziemy. Może tam przynocujemy, jak będziemy mieć siłę, to pojedziemy dalej do Sioux Falls, już przy granicy właściwie z Minnesotą i z Iowa. Na razie dobrze się jedzie. Speed limit jest 80, więc prujemy tyle, ile można. I za chwilkę będzie jeszcze zmiana strefy czasowej, bo na razie tam, gdzie byliśmy w Badlands, to jeszcze jest ta strefa górska, ale za chwilę wjedziemy już do Central Time Zone, czyli godzina nam przeskoczy do przodu, tak. Stracimy jedną godzinę życia. Co jakiś czas przy autostradzie stoją takie żółte tablice przy zjazdach, na których jest napisane Road closed when flashing, czyli droga zamknięta, jeśli to światło miga. I potem jest szlaban. I pewnie kiedy jest jakieś tornado przechodzi albo jest burza śnieżna, to wtedy zamykają autostradę i na tym zjeździe po prostu trzeba zjechać. My jedziemy już dobre 2,5 godziny. Jeszcze mamy lekko ponad pół godziny, dojedziemy do miasteczka Mitchell na nocleg, który zaraz znajdziemy na bookingu. Chcieliśmy dojechać do Sioux City, które jest tutaj na mapie, na skrzyżowaniu autostrady 90 i 29, ale to jest jakaś godzina ekstra. Jesteśmy trochę już dzisiejszym dniem zmęczeni, bo był dosyć intensywny, więc zatrzymamy się w miasteczku Mitchell na nocleg. Zobaczymy tam może Corn Palace, to jest taki podobno największy na świecie pałac, który jest wyłożony ziarenkami kukurydzy. Zjemy coś, no i idziemy spać. Miasteczko Mitchell, 16-tysięczne w South Dakocie. Jesteśmy na stacji Shell i patrzcie, 3,26, mamy zniżkę jeszcze 15 centów na galonie, więc za 3,10 tankujemy. A u nas pewnie ponad czwórkę. Ta-da!
oko korkociągu, to ja się miałem taki stres, czy wypadniemy tyłem, czy przodem. Ty chciałeś, żebyśmy tyłem wyjechali. Ale ja tak jednak tam rączku troszeczkę tam popchałem, żebyśmy przodem wpadli, bo bałem się, że... Twoja rączka coś tam dała. Bo bałem się, że jak wypadniemy tyłem, to od razu wpadniemy do basenu, to fiknę i się utopię.